W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć system do rezerwacji spotkań online i offline. Co najlepsze, wszystko będzie synchronizowane z Twoim kalendarzem, dzięki czemu jeśli masz zaplanowane na przykład wakacje, to automatycznie wybrane terminy będą niedostępne do rezerwacji dla Twoich klientów. Zarezerwowane spotkania online to mogą być na przykład konsultacje marketingowe, tak jak w moim przypadku, lub też konsultacje na przykład dietetyczne, czy też terapia, jeśli jesteś na przykład psychologiem. Z kolei druga możliwość, czyli rezerwacja spotkań offline, przyda Ci się, jeśli na przykład jesteś trenerem osobistym i prowadzisz indywidualne treningi lub na przykład masz salon fryzjerski czy kosmetologiczny. Z tego systemu warto skorzystać z trzech powodów. Po pierwsze, jest on łatwy do stworzenia i integracji także z innymi aplikacjami. Po drugie, łatwo możesz zintegrować się z systemem płatności i pobierać opłaty za rezerwację spotkania z góry. I po trzecie, system do rezerwacji spotkań online i offline, który Ci za chwilę pokażę, jest całkowicie darmowy. W pierwszym kroku wejdź na stronę kal.com. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz oczywiście na dole w opisie. Na początku sprawdźmy sobie cennik, czyli co dokładnie otrzymasz za darmo, bo tutaj możliwości tej aplikacji są naprawdę bardzo, bardzo duże i podejrzewam, że większości z Was nie będzie w ogóle potrzebny ten pakiet płatny. Więc mamy tak, nielimitowane kalendarze, nielimitowane typy wydarzeń, workflow, czyli takie można powiedzieć automatyzacje, integracja z innymi aplikacjami, a także podpięcie Stripe'a, czyli właśnie systemu do płatności. Klikamy więc w ten przycisk Get Started. Teraz zakładamy swoje konto. Możemy to zrobić poprzez zwykły e-mail lub zalogować się kontem Google. Ta opcja będzie nieco lepsza z tego względu, że później łatwo synchronizujemy na przykład swoje kalendarze. Po zalogowaniu i zintegrowaniu się ze swoimi kalendarzami mamy taki widok. Przejdźmy teraz po kolei przez wszystkie zakładki w tym bocznym menu, pokażę Ci krok po kroku, jak skonfigurować swój system do rezerwacji i na co warto zwrócić uwagę. Pierwsza zakładka to typy wydarzeń. Tutaj ustalamy, czy spotkanie ma być online, offline, jaki ma mieć kolor i wszystkie inne szczegóły. Aby stworzyć nowy typ wydarzenia, klikamy tutaj w ten górny przycisk. Podajemy tytuł naszego typu wydarzenia, ja zrobię tutaj testowy. Niżej mamy link, pod jakim będzie to wydarzenie dostępne do rezerwacji. Domyślnie będzie to coś w stylu kal.com/twoja nazwa użytkownika. W moim przypadku, tak jak widzisz, jest to łamane na Jan Gulczynski. A dalej mamy typ wydarzenia. To możemy sobie oczywiście dalej dostosować. W tym polu umieszczamy opis. Jest to bardzo ważne, ponieważ kiedy potencjalny klient kliknie przycisk zarezerwuj, to właśnie te szczegóły zobaczy. Dodatkowo te informacje zostaną przesłane także na jego maila i będą widoczne w kalendarzu. Dlatego jeśli zapomniałby, co to jest testowe wydarzenie w jego kalendarzu, to będzie widział, czego to dotyczy. Domyślnie nie mamy tutaj zbyt dużego widoku, ale możemy całą tą resztę formatować dalej. Zobacz, kiedy damy tutaj Enter i na przykład myślnik, to powstaje nam od razu tutaj lista. Możemy łatwo teraz stworzyć A, B, C. W tym polu musimy ustawić czas trwania konsultacji, czyli to ile czasu ma zostać zarezerwowane w naszym kalendarzu i przez ten czas inni nie będą mogli po prostu zarezerwować tutaj wizyty. Piszmy powiedzmy sobie 10 minut. No i przechodzimy dalej. Teraz mamy praktycznie te same ustawienia, nieco więcej możliwości konfiguracji. Tutaj mamy na przykład możliwość dodania linku do opisu, czy też przetłumaczenia opisu, dostosowując go do języka przeglądarki. Ale co ważne, na samym dole mamy lokalizację, czyli to, gdzie wydarzenie się odbędzie. Jeśli będzie to właśnie online, no to może być tutaj jak najbardziej Google Meet. Jeśli spotkanie będzie offline, no to trzeba tutaj kliknąć dodaj lokalizację, a następnie wybieramy opcję adres organizatora. Tutaj musimy oczywiście podać adres naszego salonu, w którym przyjmiemy naszego klienta i polecam zaznaczyć tutaj też tą opcję, aby wyświetlać adres na stronie rezerwacji. Teraz wracamy do góry i w kolejnej zakładce mamy dostępność. Ją musimy najpierw zdefiniować tutaj w dostępności po lewej stronie. Następnie tutaj musimy odpowiednią wybrać. Później mamy limity. Tutaj mamy czas buforu przed wydarzeniem i po wydarzeniu. To spowoduje rezerwację dodatkowego czasu przed spotkaniem lub po tym spotkaniu. Powiedzmy, że może to wyglądać w taki sposób. Na przykład jesteś kosmetologiem i potrzebujesz dodatkowych 5 minut na oczyszczenie narzędzi, przygotowanie stanowiska, przewietrzenie pokoju itd. po poprzednim kliencie. Więc potrzebujesz powiedzmy dodatkowych 5 minut. Lub przed spotkaniem online musisz zapoznać się z notatkami, żeby wiedzieć, na jaki temat będzie rozmowa i potrzebujesz na przykład 10 minut. W tym drugim przypadku warto byłoby ustawić tutaj jednak 10 minut przed spotkaniem, abyśmy mieli ten czas pewny. Minimalne powiadomienie. To zostało trochę źle przetłumaczone, ponieważ to oznacza minimalny czas przed rezerwacją.
Tak więc to oznacza, że jeśli zrobimy tutaj domyślnie 2 godziny wcześniej, to jeśli jest godzina w tym momencie powiedzmy 12, to najwcześniej można zarezerwować wizytę na 14. Tutaj zależnie od typu biznesu, jaki prowadzisz, mogą być lepsze inne wartości. Na przykład, jeśli pracujesz właśnie stacjonarnie w swoim salonie i tak jesteś dostępny powiedzmy od godziny 10 do 18, to myślę, że taki bufor nie jest potrzebny na większy interwał niż 15 minut. Natomiast jeśli masz jeszcze jakieś inne rzeczy do robienia i planujesz sobie cały dzień z wyprzedzeniem, to wtedy taka konsultacja może Ci pomieszać nieco szyki Twojej organizacji i wtedy na przykład lepiej ustawić minimum jeden dzień wcześniej. Z pozostałymi opcjami oczywiście również warto się zapoznać. My jednak skaczemy do kolejnej zakładki. W zakładce zaawansowane mamy kilka bardzo istotnych ustawień. Po pierwsze, do jakiego kalendarza i jak ma zostać dodane wydarzenie o spotkaniu. Niżej mamy opcję sprawdzania konfliktów, czyli właśnie na przykład, czy nie mamy w kalendarzu wpisanego wyjazdu na wakacje. Zjeżdżamy więc jeszcze niżej, bo tutaj możemy decydować o tym, jakie pola, czyli jakie informacje mają zostać przesłane do nas podczas rezerwacji. W łatwy sposób możesz teraz edytować któreś z istniejących pól lub dodać nowe pole. Wybieramy typ pola, na przykład niech to będzie telefon, niżej podajemy etykietę i czy jest wymagane tak lub nie. Dodajemy pole. Niżej mamy jeszcze kilka innych ciekawych możliwości, tak jak na przykład przekierowanie po dokonaniu rezerwacji. Na przykład na stronę z podziękowaniem lub do jakiejś specjalnej oferty. Aplikacja do rezerwacji spotkań Calcom jest świetna, ponieważ możesz ją także integrować z innymi systemami. W tym celu wejdź tutaj do zakładki aplikacje, a następnie możesz przejrzeć dostępne aplikacje, z którymi można się zintegrować. Mamy tutaj na przykład świetne aplikacje do automatyzacji dzięki sztucznej inteligencji. Jest to m.in. dość prosty w obsłudze Zapier, czy znacznie bardziej zaawansowane, potężne Make. Dzięki automatyzacji możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu, na przykład automatycznie wysyłając faktury z maila do swoich księgowych, czy też automatycznie odpowiadając swoim klientom dzięki sztucznej inteligencji. Więcej poradników, jak to zrobić, a także pomysłów na automatyzację znajdziesz oczywiście u mnie na kanale. Najważniejsze filmy podsyłam także w opisie. Ostatnią zakładką, którą chcę Ci tutaj pokazać, jest przepływ pracy, czyli właśnie nasza, można powiedzieć tutaj, automatyzacja. Co ma się wydarzyć, kiedy powiedzmy klient się zapisze na konsultację, czy mamy mu wysłać przypomnienie przed konsultacją i tak dalej. Pokażę Ci teraz, jak stworzyć taki przepływ pracy samodzielnie. W tym lewym bocznym menu wybieramy tutaj przepływ pracy, otwórzmy sobie to w nowej karcie. Robimy nowy i teraz musimy go najpierw oczywiście jakoś nazwać. Najlepiej tak, abyśmy wiedzieli, o co chodzi i co ten przepływ pracy będzie powodował. Więc ja go nazwę testowy. Tutaj wybieramy, do jakiego typu wydarzenia chcemy, aby ta automatyzacja została przypisana. Możemy także wybrać, żeby do wszystkich i do wszystkich przyszłych było automatycznie stosowane. Ja pokażę Ci teraz, jak stworzyć automatyczną wiadomość dla klienta po spotkaniu, w którym poprosimy na przykład o opinię, czy podziękujemy za spotkanie. W pierwszym miejscu musimy wybrać nasz wyzwalacz, czyli kiedy uruchomi się ta automatyzacja. Więc wybieramy po zakończeniu wydarzenia. Jak długo po zakończeniu wydarzenia? No myślę, że powiedzmy najlepszym czasem będzie tutaj około 3-5 godzin. Zjeżdżamy niżej i teraz musimy ustalić, co ma się wydarzyć. Nazwa nadawcy. Calcom. Tu myślę, że warto to zmienić na nazwę Twojego salonu, Twojej firmy, czy też imię i nazwisko, jeśli tworzysz markę osobistą. Niżej mamy szablon wiadomości, przypomnienie, możemy dostosować jeszcze jakiś inny szybki szablon. I te elementy musimy sobie przetłumaczyć z języka angielskiego na polski. Możesz oczywiście tutaj użyć sztucznej inteligencji albo zwykłego tłumacza, jeśli nie potrafisz tego zrobić samodzielnie. Powiedzmy, że tutaj damy temat, czyli jak podobała Ci się wizyta i tutaj mamy nazwę spotkania. Te elementy na niebiesko są to zmienne, które będą dostosowane indywidualnie do każdego czytającego. Takie na przykład jak data spotkania, wiadomo, że zawsze będzie inna. Jeśli chcesz używać takich zmiennych, to wybieramy je z tego miejsca. Jeśli chcesz, możemy dalej dodać kolejną czynność. Na przykład wysłać adres e-mail na konkretny adres. Gdy skończymy wszystko edytować i ustawić tak, jak chcemy, robimy tutaj zapisz, a następnie możemy wrócić do naszego wydarzenia. Odświeżamy stronę i w tym momencie w zakładce przepływ pracy jest dostępna już nowa automatyzacja testowa. Możemy aktywować po prostu klikając w ten przełącznik. Teraz szybko pokażę Ci jeszcze dwie rzeczy, które na pewno Ci się przydadzą. Pierwsza to zakładka rezerwacja. Jest ona dostępna w tym miejscu i tutaj będą wyświetlały się wszystkie złożone rezerwacje przez Twoich klientów. Oczywiście po odpowiedniej integracji będą one również widoczne w Twoim kalendarzu. A druga rzecz, o której musisz wiedzieć, to jak udostępnić to wydarzenie. Bardzo możliwe, że pamiętasz link, pod którym jest ono dostępne. Jednak aby sobie to ułatwić, możemy to zrobić tutaj w prawym górnym narożniku.
Pierwszy mamy podgląd, gdzie możemy zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. I tutaj mamy opis, o którym wspomniałem. Tak jak widzisz, dlatego jest to bardzo ważne, ponieważ klient na tej podstawie może stwierdzić, że o, muszę teraz zarezerwować to spotkanie, bo szczególnie warto, albo stwierdzić, że w sumie to nic takiego. Mamy także wszelkie inne informacje o czasie trwania, o tym, gdzie odbędzie się spotkanie. A tu w łatwy sposób możemy sobie wybrać termin. I tak jak widzisz, weekendy są tutaj niedostępne, ponieważ taki mamy harmonogram pracy. I tak jak widzisz, nie możemy zarezerwować już wizyty żadnej na dzisiaj, możemy dopiero jutro. Po wybraniu godziny oczywiście wyskoczą nam wszystkie niezbędne pola, które musimy teraz uzupełnić zgodnie z tym, co zostało wcześniej zdefiniowane. Jeśli wszystko się zgadza, wystarczy, że klikniesz w ten przycisk i skopiuje się link do Twojego wydarzenia. Możesz go teraz łatwo udostępnić na Instagramie, w linku, w bio, czy gdziekolwiek indziej chcesz. Jeśli natomiast masz swoją stronę internetową, to świetnym rozwiązaniem może być umieszczenie na stronie właśnie widżetu do Calcom z rezerwacją Twoich spotkań. Kiedy to wybierzemy, będziemy mieli możliwość wyboru, jak chcemy, aby wyglądał nasz widżet i gdzie chcemy go osadzić. Na przykład w konkretnym miejscu na stronie albo pływający przycisk zawsze dostępny. Pamiętaj, jeśli chcesz, abym pomógł Ci wdrożyć tego typu system do rezerwacji online do Twojej firmy lub inną automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, to napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach.